Parę rzeczy się na to musi złożyć, żeby taki projekt zafunkcjonował. Te kluczowe, oczywiście czynnik ludzki jest najważniejszy i ta kluczowa to grupa ludzi, pasjonatów zaangażowanych w siatkówkę. Drugi na pewno bardzo ważny no to finansowanie takiego projektu i tu ukłony w stronę elektrowni Bełchatów. Pierwsza umowa patronacka została podpisana w 1991 roku. No i od tego okresu datuje się taką systematyczną budowę tej drużyny, zakończone awansem w 1999 roku. Ten pierwszy sezon nie był udany, jako Beniaminek zespół spadł z ligi. Ale już rok później z trenerem Wiesięczają po powrocie do ligi w kolejnym wyciągnęliśmy dobre wnioski i w kolejnym sezonie zdobyliśmy brązowe medale. Później mieliśmy jeszcze jedno takie wahnięcie po tym brązie, choć wtedy jako Beniaminek. To było uważane na pewno za wielką sensację. Bardzo, bardzo sobie cenię ten medal, bo jak to w życiu pamięta się to, co pierwsze. I pewno wielu już o tym mogło zapomnieć, ale to był faktycznie pierwszy sukces z Krybełchatów. No i później ten okres, który znamy, tak jak mówię, no kluczem są ludzie, którzy się zebrali wokół tego projektu, ludzie funkcyjni w elektrowni Bełchatów, na stanowiskach dyrektorskich, bardzo zaangażowani również w siatkówkę. No i ja powiem tak, proszę zwrócić uwagę, że w tych małych miastach bardzo często jest to jedyna atrakcja, tak? To właśnie te duże miasta mają większe problemy, ponieważ oferta jest większa, tak? Tutaj dla takich ośrodków, bo takie mam na myśli, jak Bełchatów, Jastrzębie czy Kędzierzyn, to jest jedyna bardzo często największa atrakcja. I też myślę, że tu nie bez znaczenia jakby samo zaangażowanie samego środowiska, społeczeństwa bardzo ważne, bo dla tych ludzi ciężko pracujących w systemie zmianowym, w elektrowni i w kopalni, no ta funkcja koenzji z widowiska sportowego, która jest tutaj spełniana, no ona odgrywa ogromną rolę. To jest, tak jak mówię, no, to oczywiście w przekroju tych 20 lat, dzisiaj się to trochę już zmienia, Bełchatów też jest innym miastem, ale jeszcze te 20 lat temu i przez te kolejne lata, praktycznie główna atrakcja, więc zaangażowanie tego środowiska lokalnego bardzo, bardzo duże, z krana ustach wszystkich. A to co dalej, powiem tak, no tak jakby gromadzenie tych wokół nas, tych ludzi tutaj w klubie, bardzo często tam po drugim, trzecim czy kolejnych Mistrzostwach Polski byłem pytany, czy nam się to nie nudzi, czy ja też już tego nie odczuwam jakoś inaczej. Odpowiadałem, że nie, że po pierwsze trzeba mieć pasję, że ja też osobiście traktuję jako pasję. Nigdy nie staram się nie mówić w liczbie pojedynczej, bo to oczywiście firmuję to i w pewnym sensie jestem twarzą Skrybełchatów, ale to tak jak mówię, to nigdy by się tu nie udało, gdyby nie zespół, grupa ludzi wokół tego projektu i tworzenie takiej dobrej atmosfery. Tu był początek, wcale nie był taki łatwy. Tu siatkarze, była już oczywiście taka opinia, że Bełchatów jest stabilny, że Bełchatów jest wypłacalny, ale no jednak wahali się siatkarze i tak sukcesywnie dopiero ci reprezentanci tutaj zaczęli trafiać, a opinia zaczęła iść o klubie dobra, że tu faktycznie jest dobrze. No i właśnie to tworzenie i gromadzenie tych ludzi wokół siebie, by nie myśleć tylko
w taki sposób, że tu 10 wpływa zawsze na konto i jest dobrze, tak? Każdy w poczuciu ważności dla każdego poprzez siatkarza, każdego pracownika administracji, kończąc na takiej ikonie nasz klubu, panu Marianie, który dzisiaj jest sędziwym staruszkiem, jeszcze dobrze funkcjonującym, który pamięta czasy jeszcze szkolne, gdzie Skra grała w liceum. No i tak zaczęli tu trafiać ci zawodnicy, którzy już mieli statut reprezentantów kraju i sukcesywnie rok po roku budowaliśmy ten skład, starając się dobierać właśnie ludzi mentalnie, żeby pasowali do grupy. W głównej mierze jakby wychodząc z takiego założenia, że największą wartość stanowią Polacy. No i tak w którymś momencie doszliśmy do takiego mieliśmy skład, w którym praktycznie mieliśmy samych wszystkich reprezentantów Polski. Jak pewno pamiętasz, to są takie sezony, w których Polska zdobywała Mistrzostwo Europy, gdzie trenerem tej drużyny był, historyczne Mistrzostwo Europy, gdzie trenerem tej drużyny był oddany przez nas do Polskiego Związku Daniel Castellani, a w szóstce, wyjściowej szóstce oprócz Pawła Zagumnego wszyscy reprezentanci PGS Kry Bełchatów. No i pewno myślę, że to była dobra droga i ważny element w budowaniu tej marki, o którą pytasz i skąd, jak to się robi, w jaki sposób to się buduje, ponieważ no ja wychodzę z założenia, że nawet najwyższej klasy zawodnik zagraniczny no nie będzie stanowił takiego magnesu i nie będzie tak przyciągał jak Polacy, kibiców na trybuny. No i tak w pewnym momencie było, mając tych reprezentantów Polski. Z drugiej strony na początku nie było nas stać na jakieś spektakularne zagraniczne transfery. To dopiero jakby z czasem pojedyncze ruchy transferowe były wykonywane przez kluby, gdzie trafiali tu bardziej znani zawodnicy z Europy. Mam tu na myśli transfer tak zrobiony przez Jastrzębie, Plamena Konstantynowa, czy nasze późniejsze takich zawodników jak Stefan Antiga czy Miguel Falasca. No i tak w taki sposób doszliśmy do tego miejsca, w którym byliśmy. Zwróciłbym uwagę jeszcze na jedną rzecz, myślę. Bardzo, bardzo budzącą dużo emocji, w pewnym sensie kontrowersyjną decyzję, która została tu przez nas podjęta, kiedy przenosiliśmy rozgrywki Ligi Mistrzów do Łodzi. Myślę, że to był ważny moment, to było bardzo, bardzo emocjonalne, tak jak mówię, bo wielu tutaj posądzało nas o to, że chcemy Skrę wynieść z Bełchatowa, już prawie na taczkach nas chcieli stąd wywozić, a to był, myślę, że to był ważny element dla rozwoju klubu, dla jego wzmocnienia marki i popularyzacji samej dyscypliny, ponieważ to się sprawdziło, tak? Bo pomimo tego, że było bardzo duże zagrożenie i niebezpieczeństwo tego, że możemy nie wypełnić w środku tygodnia, bo mecze Ligi Mistrzów są najczęściej w środy, możemy nie wypełnić 10-12 tysięcznej hali w Łodzi w środku tygodnia, to jednak no tutaj to okazało się, że przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, bo zresztą jest tak do dziś przecież, jak widzimy. Siatkarze grają dla ludzi, dla kibiców i tak się też stało. I myślę, że to był ważny moment, taki dosyć taki przełomowy, bo ta popularność Skry rosła jeszcze bardziej i jest tak do dzisiaj, że zwróć uwagę, że my tych kibiców mamy faktycznie w całej Polsce, nie tylko w Bełchatowie czy nawet w województwie łódzkim, ale po transparentach, po flagach
widać na trybunach, że są to kibice z różnych miast Polski, niejednokrotnie ze Szczecina czy z południa, ludzie przyjeżdżający na mecze PGS Kry Bełchatów. No i marka tych zawodników, którzy tworzą i tworzyli tą historię, tak jak mówię, mistrzów Europy, wicemistrzów czy mistrzów świata na czele z ikoną tego klubu, który gra tu od 19 roku życia, czyli Mariuszem Blazu. Ta męska siatkówka ma to szczęście i się obroniła, że sponsoring Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Zakładów Azotowych czy Polskiej Grupy Energetycznej, wcześniej PZU w Olsztynie przecież. Dzięki temu udało się po tych sukcesach reprezentacyjnych, tym wicemistrzostwie świata grupy kadry Lozano, zatrzymać Polaków. Na dzisiaj uważam, że to jest tak, że kapitał prywatny jest zbyt słaby, by móc utrzymać zawodowe kluby, nawet w siatkówce, już tam nie wspomnę o piłce nożnej. Dzięki takiemu wsparciu i pozostaniu w Polsce, to co mówiłem wcześniej, w większości tych zawodników udało się tę dyscyplinę tak popularyzować i utrzymać na takim poziomie. Mówię o męskiej siatkówce, a że prawdopodobnie to jest prawdą, niech świadczy fakt, że w drugą stronę proszę zobaczyć, że nie było takiego wsparcia ze strony kapitału po sukcesach dwóch mistrzostwach Europy kadry Niemczyka kobiet. Najlepsze zawodniczki wyjechały z Polski. No i ta liga żeńska jakby nie skonsumowała tego przez wiele lat, tego sukcesu i były problemy. Cóż można powiedzieć o samym, na pewno ważna rzecz, na co zwracasz uwagę, sama kwestia szkolenia. My na to też patrzyliśmy przez i patrzymy przez te wszystkie lata, że jest to bardzo ważny element. Może nie jest aż tak bardzo dobrze, choć oczywiście na wynik nam się to akurat przekłada, bo patrzyliśmy na szkolenie od zawsze. Taki najlepszy czas, najlepszy okres szkoleniowy, gdzie zawiązaliśmy współpracę z takim mocnym ośrodkiem szkoleniowym jak Tomaszów Mazowiecki, za sprawą tutaj ogromnego zaangażowania Jacka Nawrockiego, trenera, człowieka przez wiele lat związanego ze Skrą Bełchatów, bardzo ważnego dla naszego klubu, gdzie mieliśmy bardzo dobre szkolenie, mieliśmy bardzo mocny zespół do kadry seniorskiej. Weszli zawodnicy pokroju Bartek Neroj, czy grający do dzisiaj Robert Mielczarek. No i to jest właśnie, to są owoce tej pracy przez te wiele lat. Dzisiaj tam mamy w stowarzyszeniu trochę więcej problemów, ale bronimy się też w dalszym ciągu pracą, bo Radek Kolanek, trener tej drużyny, pracuje bardzo dobrze. W zeszłym roku zdobyliśmy Mistrzostwo Polski Juniorów. W tym roku też grupa weszła do finałów, także no, widzimy to. Zawsze te dwie nogi, odnogi powinny tutaj być, i żeby nie być tylko takim kosmosem, i gdyby zabrakło takiego mocnego finansowego wsparcia, jakie mamy, to oczywiście, czego nie życzę klubowi, to zawsze to szkolenie może uratować, i oczywiście można nie grać na tak wysokim poziomie, jak gramy dzisiaj, ale pozwala funkcjonować klubowi. No i to przez te wszystkie lata faktycznie się dzieje. To było sukcesywnie budowane i oprócz poziomu sportowego dosyć ważnym tym elementem był dobór też tak pod kątem mentalnym zawodników. Obserwowaliśmy ich dłużej,
No i tak cały czas ta atmosfera była pielęgnowana i tak jak mówię, to chyba był klucz do tego, że tu dobrze się każdy czuł, praktycznie z każdym, co pozwoliło budować dobry klimat i jednocześnie podnosić poziom sportowy grupy, by przez te kilka dobrych lat, co w sporcie jest naprawdę dużą sprawą, zdobywać te Mistrzostwa Polski. Ciekawych postaci przez te lata się wielkich, ważnych dla nas przywitali. Tak, na pewno tak. No, trenerzy tu trafiali wybitni, tak jak powiedziałem. No, myślę, że na pewno trzeba wspomnieć tu o Pawle Blombergu, który ten historyczny pierwszy awans wywalczył z zespołem jako trener tej drużyny, no a później przez te lata bełchatowie pracowali tacy trenerzy jak Irek Mazur, jak Jacek Nawrocki czy Daniel Castellani, który może był mniej znanym trenerem, ale bardzo mnie ujął rozmową, swoją wizją patrzenia, spojrzenia na zespół, co później w praktyce przełożyło się na te wszystkie sukcesy. Także no, na pewno każdy z tych trenerów wniósł swoją cegiełkę. Były też decyzje budzące nawet, myślę, zdziwienie. Tak jakby chociażby objęcie drużyny przez Falaskę, gdzie w tym pierwszym roku zdobyliśmy Mistrzostwo Polski z Miguelem, także no, faktycznie wielkie nazwiska. I kończąc na Roberto Piatce, który gdzie po 4 latach w zeszłym roku również odzyskaliśmy Mistrzostwo Polski. Każdy z nich był i jest dużą osobowością w świecie siatkarskim. Wynik w sporcie jest sinusoidalny. Nie jest tak, że się wygrywa i dane jest komuś wygrywanie na wieki. Tak jak zauważyłeś, no, PGS Krabbełchatów przekroił dekady na różnych płaszczyznach, zdobyła 20-22 różnego rodzaju medale. No, to jest na pewno bardzo duży wyczyn, w tym te 9 Mistrzostw Polski, które zdobyliśmy. Ale były wahnięcia, tak? Tak jak wspominaliśmy historycznie od początku, w pierwszym roku po awansie spadek, brązowy medal, piąte miejsce, później medale, ale również ponownie piąte. Tak samo jak po tych 7 Mistrzostwach Polski, wicemistrzostwo Polski było odbierane jako porażka, co uważałem za nieprawdę, no bo zdobyć wicemistrzostwo kraju i jakkolwiek, oczywiście myślę, że Plamen mówił to żartem, że nudna liga ze względu na nasze wygrywania, ale liga bardzo wymagająca, z bardzo wysokim poziomem grania, z zespołami w Lidze Mistrzów. No, cóż można powiedzieć, no, tak jak pamiętam, to po tym piątym miejscu jeszcze większa mobilizacja, tak? Tutaj to sport uczy całe życie pokory. Tutaj tą pokorę trzeba zawsze zachować. Przejść na porządku dziennym nie można, bo nie będzie postępu. To na pewno taka szersza analiza musi być zrobiona. Parę rzeczy się na to składa. No. Tak jak również w sposób naturalny, jakby przechodzą w tej rozmowie do oceny tego poprzez historię, do oceny tego, co jest dzisiaj. Tak? Wypadamy poza strefę medalową w tym roku i na pewno będziemy to szerzej analizowali. Ta zasada zawsze obowiązująca bimistrza, ona zawsze jest. A z drugiej strony
gdzieś tam pewno w podświadomości też coś takiego, że w okresie, w którym się wygrywa, bardzo ciężko ten poziom i koncentrację utrzymać i to wszystko musi wrócić. Ja to może spuentuję takim trochę żartem, bo to tak jak w zeszłym roku powiedziałem, kiedy po 4 latach odzyskiwaliśmy Mistrzostwo Polski, zdobywaliśmy 9 tytuł, to jest takie powiedzenie, że głodny pies 2 razy szybciej biega. My 4 lata tacy głodni tego sukcesu byliśmy. Pewno być może nam troszkę tego głodu zabrakło. Nie jest to oczywiście miłe i wiadomo, że oczekiwania były dużo większe. Nasze marzenia też. Uważam, że potencjał grupy bardzo duży. Rotacja w zespole stosunkowo niewielka po Mistrzostwie Polski, bo przecież odeszli wprawdzie zawodnicy kluczowi, szóstkowi, bardzo ważni. Mam tu na myśli Streczko Lisinacza i Bartka Bednoża, ale w to miejsce trafił Kuba Kochanowski i Artur Szalpuk, więc wydawało się, że zespół, jeżeli chodzi o potencjał sportowy, nie stracił. No ale tak jak mówię, każdy sezon jest inny, parę rzeczy się na to złożyło. No, z mojej perspektywy dnia dzisiejszego oczywiście to będzie głębiej jeszcze przez nas przeanalizowane, ale no, ja powiem tak, no, to nie jest tanie usprawiedliwienie. Przez 20 lat nie pamiętam takiego sezonu PGS Krybełchatów, w którym przytrafiło nam się 5 kontuzji praktycznie jednocześnie, w tym zawodników tak kluczowych dla drużyny, jak Blazły, Ebadipur, Szalpuk. Więc dwa przyjęcia i pierwszy atakujący poza składem. Myślę, że każdy zespół by to dotknął. Proszę tak hipotetycznie wyjąć pierwszej szóstki Lubę, Perugii czy każdego innego zespołu na świecie, wyjąć 3 zawodników, myślę, że każdy miałby problemy, a sam szyld nie gra. To nawet nie chodzi o sam szyld, ale liga, tak jak mówię, ona pokazała w tym roku, że jest bardzo wymagająca i nawet wejście do szóstki było dużym problemem i nie było wcale taką sprawą oczywistą. Chwała tu chłopakom, bo oprócz tego, że musieli wejść zmiennicy, to ja myślę, że przede wszystkim udowodnili to, że pojawiały się takie głosy, że są niegodni grania w skrze, że nie prezentują odpowiedniego poziomu sportowego, a pokazali na boisku, że tak nie jest. I tu chwała Katiciowi, Orczykowi, Tepanowi za to, co zrobili dla drużyny, bo to na pewno też nie był dla nich łatwy czas, a my się w tej szóstce znaleźliśmy. A dlaczego nie było to łatwe? No proszę popatrzeć, kto się poza tą szóstką w Polsce w tym roku znalazł, tak? Nie było w szóstce Trefla, Gdańsk, nie było przede wszystkim Resowi Rzeszów, tak? Czyli to nie było takie oczywiste, że z samym szyldem Skry, pod szyldem Skry osiągniemy sukces. Ja zwróciłbym też uwagę na fakt, że no, ta koszulka Skry bardzo ciąży, a nasz zespół w dużej przebudowie był młodym zespołem, bo gdy popatrzymy, w szczególności w linii przyjęcia, gdy popatrzymy na to z tej perspektywy, to proszę zwrócić uwagę, że w linii przyjęcia mamy bardzo młodych zawodników. To jest Artur Szalpok, no, który, tak jak mówiliśmy, no, praktycznie borykał się po mistrzostwach świata 3/4 sezonu z kontuzją, ale to jest 23-letni zawodnik, to samo Ebadipur i tak samo Kacper Piechocki, więc to są naprawdę młodzi ludzie i oprócz bardziej doświadczonych, jak Grzesiu Łomacz, czy przede wszystkim Mariusz, no, ale którego nie mieliśmy, i Karol Kłos, no to ten zespół jest stosunkowo młody. To nie było łatwe. Myślę, że to nie było łatwe. No i pewnie w głównej mierze to zadecydowało o tym, no bo przegraliśmy tych spotkań zbyt dużo.
Zajęliśmy ostatecznie szóste miejsce po rundzie zasadniczej, trafiając na akurat w tym sezonie bardzo niewygodnego dla nas przeciwnika, bo przegraliśmy dwukrotnie w rundzie zasadniczej z Jastrzębskim. Nie grało nam się z nimi dobrze, ale po drodze przebłyski były. Pokazaliśmy dobre mecze, wygraliśmy w Warszawie przecież bardzo, bardzo dla nas ważny mecz. No i tak to się poukładało. No, odcinamy to grubą kreską. Ja powiem tak, że patrząc na to z perspektywy tego, co się zakończyło, nie tylko słowami, ale wierząc mocno w potencjał tego zespołu, praktycznie on zostanie zachowany w całości. Wielkich zmian w zespole nie będzie i wierzę w to, że tak jak powiedziałem, trochę żartobliwie, w przyszłym sezonie będziemy bardzo głodni, szybciej będziemy biegać, oczywiście żartując. I myślę, że sportowa ambicja została podrażniona i mamy coś do udowodnienia i wierzę głęboko to, że odetniemy to wszystko i będzie jest za nami to, co było niedobre w tym sezonie, a przyszły tylko i wyłącznie będzie lepszy.